Witam na kolejnej lekcji, z której dowiesz się, jak czytamy plany i mapy. Na ostatniej lekcji powiedzieliśmy sobie o planach. Dzisiaj powiemy sobie troszeczkę więcej o mapie. Mapa jest obrazem dużego obszaru Ziemi lub nawet całej planety, widzianym z góry i przedstawionym na płaskiej powierzchni w pomniejszeniu, czyli w skali. Skala mapy, czyli to nasze pomniejszenie, zazwyczaj jest bardzo duże i dotyczy dziesiątek, setek, tysięcy, a nawet większych wartości. Do pokazania ważnych obiektów na mapie używamy umownych znaków kartograficznych, czyli na przykład kościół ma swój znak, szpital ma swój własny znak i dzięki temu jesteśmy w bardzo łatwy sposób odczytać na mapie, gdzie co jest. Zbiorem tych wszystkich znaków i wyjaśnieniem, co oznaczają, nazywamy legendą mapy. Każda mapa oprócz legendy ma również tytuł, czyli informację, czego dotyczy dana mapa, oraz skalę, w jakiej została stworzona. Na co dzień zazwyczaj korzystamy z planów miast, które zawierają nazwy ulic, budynki, jakie znajdują się w mieście, oraz map turystycznych, gdzie możemy wyznaczyć sobie trasę, jaką chcemy przejść. Zazwyczaj na mapach i planach zaznaczamy bardzo wiele przydatnych informacji w zależności od tego, do czego ta mapa jest przeznaczona. Mamy wiele różnych rodzajów map i planów. Na mapach turystycznych będziemy mieć zaznaczone turystyczne szlaki, którymi możemy przejść, oraz czas, ile zazwyczaj zajmuje przejście danego szlaku. Również będą tam zaznaczone ciekawe obiekty, takie jak muzea, takie jak kościoły, takie jak poczta czy policja. Możemy mieć również mapy z podziałem administracyjnym oraz podziałem na państwa, czyli na przykład zaznaczanie, gdzie jest Polska, gdzie są inne kraje. Często na mapie zobaczysz również różne kolory. Kolorami opisujemy wysokości, czyli im coś jest wyżej, tym ma bardziej czerwony kolor, natomiast im jest niżej, tym bardziej zielony. Nie jest to jednak regułą i często możemy spotkać kolor zielony jako opisanie łąk lub lasów, natomiast innym kolorem opisujemy tereny zabudowane. Dzięki mapie możemy odczytać różne ciekawe rzeczy naszej okolicy i zaplanować naszą podróż. Mapy umożliwiły człowiekowi podbój całego świata. Są one kluczowe w transporcie i turystyce. Tak naprawdę używamy ich na co dzień i wszystkie towary, które masz w sklepie, są dostarczane do tego sklepu właśnie dlatego, że używamy mapy. Chciałbym Ci teraz powiedzieć troszeczkę o tym, jak zaplanować podróż z jednego miejsca do drugiego. Jeżeli mamy jakąś mapę, najpierw wyznaczamy sobie miejsce, gdzie zaczynamy. Na przykład szkołę. Znajdujemy szkołę, w której się uczysz na mapie. Następnie znajdujemy miejsce, do którego chciałbyś dotrzeć. I szukamy drogi pomiędzy tymi dwoma miejscami. Możesz zauważyć na mapie bardzo często, że do danego miejsca mogą prowadzić dwie różne drogi. Zazwyczaj na mapach turystycznych mamy zaznaczone, ile czasu potrzeba na przejście danej trasy. Mamy również bardzo często zaznaczone, jak trudna jest to trasa. Czasami najkrótsza trasa może nie być wcale najszybszą trasą. Ta sama sprawa dotyczy dróg. Czasami autostrada, mimo że będzie dłuższą drogą niż jakaś lokalna trasa, to będzie ona znacznie, znacznie szybsza. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnej lekcji.